W Muzeum Zamków Królewskich mamy także jedną z sal, zupełnie niezwiązaną z zamkami, poświęconą natomiast archeologii oraz dziejom Szydłowa, miasta Szydłowa. Przyjrzyjmy się zatem, co kryje się w znajdujących tutaj gablotach. Na początek zabytki związane z kulturami pradziejowymi, między innymi grot oszczepu związany z kulturą przeworską, czyli to okres wpływów rzymskich, czasy początku naszej ery. Wyżej widzimy naczynia gliniane z okresu lateńskiego, a także inne wyroby ceramiczne związane m.in. z cmentarzyskiem Wróżczy pod Połańcem. Na dole natomiast artefakty związane z okresem wczesnego średniowiecza. One niejako wprowadzają nas tutaj w tą najdawniejszą historię tutejszych ziem. Następnie możemy przyjrzeć się obiektom późnośredniowiecznym, znajdującym się w tej oto gablocie. Tu nadmieńmy, że gabloty skonstruowane są w taki oto sposób, że na jednym ich boku widnieje tutaj, powiedzmy, tekst informujący nas o najważniejszych wydarzeniach. Przeplata nam się z tym zwiedzaniem narracja dotycząca wydarzeń i, powiedzmy, pewnych inwestycji, architektury i przeobrażeń w następujących po sobie epokach. Z kolei na wystawach widzimy przedmioty związane właśnie z tymi okresami. I tak tutaj późne średniowiecze, na pewno pokazać należy interesujący zabytek, jakim jest zgrzebło końskie znalezione, co interesujące, w sąsiedztwie pieca hipokaustycznego w dolnej kondygnacji Pałacu Królewskiego. Na pewno jest to zabytek pochodzący z czasów sprzed zniszczenia pałacu, czyli sprzed około drugiej, trzeciej dekady XV stulecia. Tutaj widzimy gwoździe, kliny, o, fragment takiego oto ładnie zakonserwowanego gwoździa. Poniżej inne przedmioty, między innymi klamry do pasa z XIV-XV stulecia, niektóre może nieco późniejsze, okucia rękojeści nożyków i inne artefakty, w tym również ceramikę, choć tutaj może nieco późniejszą, od późnego średniowiecza po wczesny okres nowożytny. To z kolei sporo znalezisk ceramicznych, związanych głównie z badaniami na terenie kościoła, czy też zespołu sakralno-szpitalnego pod wezwaniem Świętego Ducha. Między innymi takie oto formy ceramiczne, które możemy datować na XVIII stulecie. Niektóre z nich może na pierwszą połowę XIX wieku, głównie jednak na wiek XVIII. O, tutaj może też pokażmy fragment. Tak wyglądały, proszę Państwa, najstarsze patelnie, nazywane także trójnóżkami. Od dołu znajdowały się trzy, tutaj mamy jedną niezachowaną nóżkę. Widzimy wyraźne okopcenie tego naczynia od spodu. Wynikało to z tego, że właśnie wstawiano je w palenisko wprost. Tutaj znajdowała się taka rączka. Oczywiście ta rączka pochodzi od innego naczynia niż to, które trzymam tutaj. I w tę rączkę, w ten oto dokładnie otwór, wkładano drewniany kij, którym po prostu wsuwano, bądź przy pomocy którego wysuwano trójnóżek z paleniska. Jak Państwo widzicie, wnętrze, i to jest standard tego rodzaju naczyń, pokryte jest szkliwem. A to dlatego, że można było je łatwo utrzymać w czystości, no i domywać po prostu po sporządzeniu potrawy. Tego rodzaju patelnie znajdujemy na naszych ziemiach od drugiej połowy XV do, powiedzmy sobie, schyłku XVIII stulecia, a niekiedy i dłużej. Poniżej widzimy spory zestaw główek fajek. Są to fajki, niektóre z nich z pewnością są produkcji tutejszej, staszowskiej. Nazywane były stambułkami, nawiązywały bowiem właśnie swoją formą do fajek tureckich. Bardzo popularne w swoim czasie, w wieku XVII-XIX. Na dole zaś najstarsze formy kafli, kafle naczyniowe, pochodzące z terenu Szydłowskiego Zamku. Prawdopodobnie możemy je datować na stulecie XVI. Muzeum w Szydłowie znajduje się zbiór monet, a o monetach najlepiej opowie ich doskonały znawca Sylwester Celejowski, który mieszka w Szydłowie. Witaj, Sylwestrze, i powiedz co nieco, co tutaj możemy obejrzeć, jakie monety. Dzień dobry Państwu. Przekrój monet znajdujących się w Muzeum Zamków Królewskich w Szydłowie
sięga od monet jagiellońskich, w zasadzie od pół grosza koronnego Władysława Jagieły, po monety zaboru rosyjskiego, kopiejki Mikołaja II Romanowa. Bardzo ciekawą monetą w Muzeum Zamku Królewskich w Szydłowie jest denar Kazimierza Jagiellończyka, który przez bardzo, bardzo długi okres w badaniach archeologicznych i numizmatycznych był przypisywany Janowi Olbrachtowi. A to ze względu na literkę O pod koroną. Mamy monety późnego renesansu, między innymi grosz gdański Zygmunta Starego, trojak Zygmunta III Wazy, monety związane z okresem potopu szwedzkiego, między innymi szelong Karola Gustawa czy szelong Jana Kazimierza, tak zwana Boratynka, moneta, która była bita w miliardowych egzemplarzach i która doprowadziła między innymi do upadku Rzeczypospolitej, dlatego że była ona fałszowana w bardzo dużych ilościach. Określa się, że między innymi 1/10 monet, boratynek wybitych, była po prostu fałszerstwami. Bardzo ciekawą grupą są monety Królestwa Polskiego, między innymi tutaj widoczny grosz z 1839 roku. Jest też moneta pięciogroszowa Wolnego Miasta Kraków, ale także już typowe monety zaborcze, czyli kopiejki. Wszystkie te monety znajdujące się w muzeum zostały znalezione na terenie Szydłowa, co może świadczyć o tym, że Szydłów w okresie średniowiecza, ale nie tylko, bo w okresach późniejszych był ważnym ośrodkiem handlu, handlu i rzemiosła. Wyjątkowo interesującym zabytkiem jest zbroja husarska, którą datujemy na XVII stulecie. Mamy tutaj w zasadzie niemalże zachowaną całą zbroję. A mianowicie napierśnik, proszę bardzo. Pokażę tutaj może na naszym modelu cyrku, jak to wygląda. Proszę, dumna twarz polskiego husarza. Tak by wyglądał triumfator spod Wiednia. Napierśnik. Mamy oczywiście jak na pierśnik, to i naplecznik. No muszę ci powiedzieć, że byłbyś okazałym husarzem, ten był chyba mniejszy od ciebie, bo ledwie ci to mogę na plecy wcisnąć. Następnie spójrzmy na karczek. O, który prezentowałby się w taki oto sposób pierwotnie. No i pozostał nam element wyjątkowo imponujący, czyli husarski szyszak. Proszę bardzo. No, nie wiem czy dobrze włożę. Chyba tak. Nie wiem czy do końca mi się to udało, ale na pewno zabytek wyjątkowo interesujący, który także powiększa tutaj naszą szydłowską kolekcję. Na dole widzimy przykłady natomiast związane z bronią palną, kule armatnie, pomniejsze kule muszkietowe, a wreszcie kule charakterystyczne dla czasów powstania styczniowego. Z takich to właśnie potężnych kul strzelano w latach powstańczych. Do siebie można było nimi naprawdę wyrządzić porządną krzywdę. Szanowni Państwo, to był ostatni odcinek z naszej filmowej serii. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. W końcu
to cały rok już minął, kiedy zaczęliśmy kręcić. To prawda. Przyszła pora, żeby projekt tego filmowego szydlowa zakończyć. Tak jest. Sanie świętego Mikołaja, świąteczny wystrój dookoła nas, czapki i kaptury sugerują, że rzeczywiście minął rok, bo pierwsze odcinki realizowane były w podobnym stroju, choć w nieco innym miejscu. A w przyszłym roku, jeśli tylko oczywiście inflacja nie stanie się dla nas zbyt druzgocąca, odłóżcie Państwo świąteczny grosz i koniecznie przyjedźcie do Szydłowa zobaczyć to niezwykłe miasteczko i jego kapitalne zabytki. Bo jak to mówiliśmy od samego początku, każdy Polak choć raz w swoim życiu powinien być w Szydłowie. Właśnie. Serdecznie Państwa zapraszamy. Do zobaczenia.